kapłani z Torunia zamordowani w programie 2077 dni Andrzeja Wyszyńskiego. Program zaczął Adolf Hitler, malując piękne obrazy Matki Boskiej i zaczynając swoje występy prawnuk Rothschilda z Frankfurtu nad Menem od 25 maja 1913 roku przed kościołem Teatynów rodziny króla Jana III Sobieskiego, a potem 16 czerwca 1913 roku w Moskwie powstała moskiewska Solidarność, połączyło się 60 zakładów i wszyscy ci organizatorzy nowej władzy świata spotkali się w Krakowie 13 grudnia 1913 roku, ulica Szewska. 2077 dni wojny. Dzisiaj jest akurat rocznica 1 września. Mamy tutaj świętych kapłanów, którzy nam pomagają. Urodziny świętego Rafała Kalinowskiego, aresztowanie świętego księdza Bronisława Komorowskiego i setki księży. Było to w planie Andrzeja i Stefana Wyszyńskich, Lenina, Stalina. Wszystko było zaplanowane dokładnie. Zakończył program 8 maja 1945 roku Andrzej Wyszyński w Berlinie, gdzie urodziła się polska królowa Małgorzata Brandenburska, trzecia polska królowa. Urodziła się 25 sierpnia 1270 roku, kiedy został zmarł król królów, święty Ludwik w Tunisie. Nasi kochani kapłani, Franciszek Bączkowski, zlikwidowany w 1942 roku, Felix Bolt w 1940, Jan Brezejski 1939, Jan Detlef 1942, Leon Dzienisz 1942, Stefan Frelichowski 1945, Roman Gdaniec 39, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 88, 88. Franciszek Mitręga, 40 rok. Módlcie się za nami. Na czele z naszym błogosławionym arcybiskupem Płocka Julianem Nowowiejskim, który urodził się w dniu objawienia się Matki Boskiej w Lourdes 11 lutego w 1858 roku, kiedy był wydawany życiorys niezwykłego, nawróconego mocą Eucharystii Hermana Goena z Hamburga. Imprymatur był 22 lutego 1858 rok. Matka pokazała się w grocie w Lourdes świętej Bernadetce, a nad grotą jest zamek rzymski, w którym 11 lutego 778 roku, czyli 1080 lat przed objawieniem się Matki Boskiej, nawrócił się Murat, został Lurusem. Od tej pory jest właśnie Lourdes Matka Boska i zawierzona Matce Boskiej. Od 778 roku świadkiem tego był Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742 roku, kiedy
Święty Bonifacy zwołał synod we Frankfurcie nad Menem. Jezu, ufam Tobie. Bronisław Jakomorowski, Robaczewski. 1 wrzesień, 39 rok. Było też ciepło. Urodziny Rafała Kalinowskiego, jak również mamy urodziny Życińskiego, tego biskupa, który nagle zmarł w Rzymie.